Dzień dobry, szczęść Boże. Słowo Budzik. Jesteśmy w kolejnym dniu. Mamy piękne słowo na dzisiejszy dzień, słowo Ewangelii. Zachęcam, byśmy też w nowym roku, który już trwa, mieli jakiś notatnik duchowy, żeby można było jakieś główne myśli, spostrzeżenia zanotować, a później do nich wracać. Więc ja taki notatnik mam i zachęcam każdego z Was i każdą z Was do podobnej praktyki. A dziś mamy piękne słowo, bo jeden z moich ulubionych fragmentów Ewangelii, a mianowicie kiedy Andrzej spotkał Jezusa na pytanie, co chcesz, czego szukasz. Andrzej odpowiada Jezusowi: Panie, gdzie mieszkasz? Jezus mu mówi: chodź i zobacz. Andrzej jest z Jezusem cały dzień, a potem idzie do swojego brata Szymona i mówi: znaleźliśmy Mesjasza. I przyprowadza Szymona, Piotra do Jezusa. Jezus zwraca uwagę właśnie na tego, który będzie pierwszym z apostołów w przyszłości. Ty będziesz się nazywał Kefas, Piotr. Drodzy, tak sobie medytuję nad tym słowem, patrzę w nie i takie nasze zadanie formułuję: prowadź ludzi do Jezusa. Ewangelizacja nie jest chwałą własną. Przyprowadziłem tego i tego i odznaczenia trzeba mieć, czy jakieś wielkie wyrazy wdzięczności. Choć oczywiście wdzięczność zawsze jest miła i potrzebna. Ale chodzi o to, żebyśmy doświadczywszy Jezusa, szli i chcieli przyprowadzać ludzi do Pana i żeby to oni nawet byli ważniejsi niż my. To jest taka duchowość świętego Andrzeja. Bardzo ważne i potrzebne w Kościele. Byśmy ani ja, ani ty, byśmy razem nie myśleli po światowemu. Najważniejsze jest spotkać Jezusa i tego życzę Tobie dziś. Spotkaj Jezusa, przeżyj ten dzień w Bożej obecności, sięgając częściej do Słowa, uwielbiając Jezusa, będąc z Jezusem. Ale też od razu mów ludziom o Jezusie. Nie o wartościach, choć to też jest ważne. Nie o tradycji, choć to też jest ważne. Niech na naszych ustach jest imię Jezus. No to mamy co robić. Życzę Wam dobrego dnia. No niesamowite jest to słowo. Chodźcie, a zobaczycie. Jezus zaprasza nas dzisiaj. Chodźcie, a zobaczycie. Jeśli pójdziemy i jeśli będziemy mieć otwarte oczy, to zobaczymy to, jak On jest z nami. Wszystkiego dobrego.